Tak jak powiedziałem, dziękuję bardzo za wprowadzenie. Usłyszałem wiele ciepłych słów tutaj dzisiaj. Myślę, że również te ciepłe słowa mogę skierować do całego zespołu, z którym od kilku lat już współpracuję. Tytułem wstępu chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ja kartografią interesuję się właściwie już co najmniej od 15 lat, a co najmniej od 10 uprawiam tą kartografię w sposób zawodowy. Natomiast no i miałem przyjemność spotkania wielu niesamowitych kartografów, niesamowicie pięknie opowiadających o kartografii i o mapach. Natomiast no, dzisiejsze wprowadzenie poczynione przez profesora Pruchniaka no, chyba przebiło wszystkie, które słyszałem do tej pory. Naprawdę chyba nikt tak pięknie z kartografów nie potrafi powiedzieć o tym, czym się zajmujemy, jak zrobił to pan profesor. Bardzo za to dziękuję. Dobrze, proszę Państwa, musimy sobie postawić jedno zasadnicze pytanie. Jaka jest właściwa droga do opracowania mapy, do odtworzenia jakiegoś fragmentu przestrzeni w danym czasie, do pokazania takiego wycinka, do opracowania mapy, która w pewnym sensie będzie odzwierciedlała nam to, co możemy wykonać drogą fotografii chociażby lotniczej, czyli do uchwycenia jakiegoś jednego konkretnego momentu w rzeczywistości. Nie jest to zadanie proste, ponieważ rzeczywistość nieustannie ulega zmianom, nieustannie ulega przeobrażeniom i de facto nawet w środowisku kartografów jest takie powiedzenie, że mapa nawet w momencie wydania, ona już jest nieaktualna, ona już nie przedstawia wszystkich niuansów rzeczywistości, które uległy zmianom. Na etapie jej samego przygotowania jest to proces dosyć pracochłonny, musimy zdawać sobie z tego sprawę, że opracowanie chociażby jednego arkusza mapy topograficznej w skali 1 do 50 tysięcy przy dzisiejszych standardach, przy dzisiejszych technologiach, nowoczesnych technologiach, przy dzisiejszym bogatym zasobie danych referencyjnych, do którego mamy dostęp, trwa ponad pół roku. Czyli de facto w momencie opublikowania takiej mapy no już trudno jest nam uchwycić zmiany, które w ciągu tego półrocza mogły nastąpić. Jeżeli mówimy tutaj o materiałach archiwalnych, o mapach historycznych, czyli opracowaniu pewnego modelu rzeczywistości, pewnego modelu przeszłości, która nie jest udokumentowana w sposób bezpośredni, tak jak ma to miejsce w przypadku zdjęć lotniczych, to tak naprawdę musimy sobie powiedzieć tutaj o pewnych metodach, które pozwalają nam dojść do tego, jak ustalić dany fakt, jak ustalić dany stan historyczny określający pewien moment na naszej osi czasu. Wśród jakby dotychczas utartych dróg pracy na gruncie historii, kartografii historycznej czy geografii historycznej, najbardziej popularną metodą jest metoda retrogresji. Jest to taka metoda, w której bierzemy, najczęściej jako punkt wyjściowy bierzemy stan dzisiejszy, czyli taki, z którym mamy obecnie do czynienia, z którym obcujemy i zapoznając się z kolejnymi dokumentami, z kolejnymi materiałami, analizując zmiany, które powstały w określonym czasie, staramy się usuwać te zmiany z możemy to obrazowo powiedzieć, usuwać je z mapy pokazującej badany dzisiejszy stan. Drugą z dróg do odtworzenia jakiegoś nieznanego stanu w historii jest metoda przeciwna, metoda progresji, która w języku kartografii, no można powiedzieć, że działa trochę na zasadzie analogicznej do aktualizacji mapy. To znaczy mamy możliwość, jeżeli odnajdziemy jakąś wspaniałą mapę pokazującą jakiś moment w rzeczywistości i przeanalizujemy wszystkie zmiany, które zostały udokumentowane, o których wiemy, że działy się one od momentu opracowania tej mapy do okresu, który nas interesuje, no to możemy przeprowadzić taką historyczną aktualizację, czy taką wtórną aktualizację materiału archiwalnego. Co jest niezmiernie istotne i co wyszło w pewnym sensie jako element pochodny badań prowadzonych przeze mnie w ramach pracy doktorskiej, to, że zarówno jedna metoda, jak i druga metoda nie daje nam stuprocentowej pewności na temat tego, jak ta rzeczywistość wyglądała. Nasza dokumentacja, którą dysponujemy, jest ułomna. Stan
ten wyjściowy mapa, od której zaczynamy wykonywać retrogresję albo progresję, również nie musi być idealnym materiałem. No, powiedzmy, w czasach dzisiejszych mamy te materiały coraz bardziej szczegółowe, coraz bardziej dokładne, natomiast no, chociażby o kartografii topograficznej na terenie ziem Polski możemy mówić tak naprawdę no, dopiero gdzieś od przełomu XVIII i XIX wieku. Więc jest to niezbyt szeroki wycinek historii, który możemy tak naprawdę powiedzieć, że został rzetelnie zmapowany. Zarówno model wykonany metodą progresji, jak i model wykonany metodą retrogresji nie są idealne, nie odzwierciedlają całej rzeczywistości. Są one modelami, no, podlegają pewnego rodzaju uproszczeniom, podlegają pewnego rodzaju schematyzmom i okazuje się, że bardzo ciekawą koncepcją badawczą jest porównywanie ze sobą takich modeli, jest konfrontowanie tych informacji, które możemy zestawić na podstawie retrogresji i tych informacji, które możemy zestawić na podstawie progresji. Weryfikacja krzyżowa tych dwóch dróg, tej prowadzącej od współczesności do danego momentu historycznego i od bardziej zamierzchłej przeszłości do danego momentu historycznego, upewnia nas na temat tego, że jakiś fragment rzeczywistości przedstawiliśmy w sposób rzetelny, w sposób weryfikowany. Te modele wypracowane dwoma metodami wzajemnie się weryfikują. Te źródła pochodzące z różnych okresów również wzajemnie się weryfikują. Oczywiście musimy też powiedzieć sobie, że pewną przestrzenią takiego modelu wynikającego z połączenia progresji i retrogresji jest obszar, który no, nie weryfikuje się wzajemnie, natomiast stanowi on wartość dodaną do tego, co wiemy o danym momencie, danym wycinku dziejów, nawet jeżeli ta nasza wiedza jest ułomna i uproszczona. Oczywiście oprócz tego pozostaje jeszcze cały nieznany horyzont rzeczy, których nie wiemy i wiedzieć nie będziemy, dopóki nie znajdziemy nowych dokumentów, dopóki nie znajdziemy nowych materiałów, nowych danych naświetlających pewne sprawy i tak naprawdę trudno jest nawet przewidzieć, jak daleko, jak szeroko sięga ten horyzont znajdujący się poza elementami, które jesteśmy w stanie wymodelować sobie metodami kartograficznymi. Przy opracowaniu mapy jednym z ważnych elementów tego procesu opracowania mapy, przeniesienia skomplikowanego obrazu rzeczywistości do postaci symboli kartograficznych jest uproszczenie. Mamy tutaj po pierwsze uproszczenie pojęciowe, które polega na utworzeniu pewnego wyobrażenia rzeczywistości, które powstaje w naszych głowach, czy które tworzy się w naszych głowach tak naprawdę na bieżąco i za każdym razem, kiedy wyruszamy w przestrzeń. I mamy tutaj, w trakcie tego wyobrażenia, mamy tutaj do czynienia z takim procesem pewnej unifikacji czy uproszczenia, wrzucenia, kolokwialnie mówiąc, do jednego worka wielu obiektów, wielu kategorii, czy wielu obiektów indywidualnych. Patrząc na zdjęcie kościoła, każdy kościół wygląda inaczej. Każdy kościół ma swoją lokalizację, swoją historię, swoje etapy rozwojowe, natomiast no my tak naprawdę jako kartografowie sprowadzamy go do jednej kategorii pojęciowej. Kościół to kościół, czy kościół świątynia, powiedzmy. I elementem, który jest jakby już elementem pochodnym w stosunku do tego, jest zakodowanie tego ideowego wyobrażenia do postaci symbolu kartograficznego, no chociażby jednego z symbolu przedstawionego tutaj bezpośrednio na rycinie. Na rycinie oczywiście tych symboli, tych piktogramów możemy tworzyć dużo, mogą być one ze sobą powiązane, mogą tworzyć jakiś pewien spójny system przedstawienia czy wyobrażenia rzeczywistości. Kolejnym ważnym elementem, kiedy mówimy o opracowaniu mapy, jest percepcja mapy. Nawet najwspanialej opracowana mapa, mapa piękna mapa, przygotowana z wszystkimi prawidłami sztuki kartograficznej, będzie oddawała rzeczywistość w taki sposób, w jaki postrzega ją kartograf. Nie daje nam to gwarancji, że rzeczywistość czy model, wyobrażenie rzeczywistości, które będzie widział użytkownik naszej mapy, naszego opracowania, będzie takie samo. Pokazując na etapie tego uproszczenia, zamieniając
skomplikowaną rzeczywistość do języka symboli, do języka znaków i tworząc na jej podstawie pewien komunikat, obdzieramy ten komunikat z pewnego determinizmu, z pewnych uwarunkowań geograficznych, społecznych, ekonomicznych, psychologicznych, emocjonalnych, które towarzyszą nam w trakcie postrzegania tej rzeczywistości. Użytkownik siłą rzeczy zapewne będzie miał takie uwarunkowania inne, ponieważ każdy człowiek jest inny, więc to, ten sposób postrzegania rzeczywistości użytkownika może być zupełnie różny. No, to zostało tutaj przedstawione w takiej humorystycznej formie, ale oddaje istotę samego procesu. Opracowanie mapy jest rzeczywiście rzeczą dosyć skomplikowaną, jeśli chodzi o zestaw reguł. Natomiast tak naprawdę mapy może tworzyć każdy. Czy posługiwać się językiem symboli, językiem kartografii i obrazować swoją przestrzeń może robić każdy. Trochę na zasadzie pewnej analogii, mianowicie nie trzeba być zawodowym kucharzem do tego, żeby przygotować dobre danie. Każdy z nas na co dzień przygotowuje jakieś dania. Nie każdy z nas robi to zawodowo, nie każdy robi to z pewnym sznytem, z pewnym doświadczeniem czy z pewnym znakiem mistrzostwa. Takim znakiem mistrzostwa kartograficznego jest przedstawiona tutaj mapa Wojskowego Instytutu Geograficznego, która jako dzieło kartograficzne okresu międzywojennego była uznawana za wzór na skalę światową. Mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego z lat 30. XX wieku uzyskiwały medale na międzynarodowych targach w Paryżu, w Warszawie, w Berlinie. Więc były postrzegiwane w pewnym sensie jako połączenie elementu techniki, wytworu techniki, ale też wytworu sztuki i pewnego piękna. Mapa interaktywna niesie ze sobą inny rodzaj wyzwań. W przeciwieństwie do mapy, która ma taką formę statyczną, która ma określony przez papier, przez formatkę papieru określony rozmiar, określoną skalę, i określony stopień szczegółowości przedstawienia rzeczywistości, mapa interaktywna dzisiaj odbiega od tego schematu. Mapa interaktywna pozwala nam pokazywać, modelować rzeczywistość w sposób pozaskalowy. Mianowicie no, mamy możliwość przybliżania i oddalania. Na obrazie statycznym przybliżamy i oddalamy od siebie te same elementy, zwiększamy ich jakby powiedzmy wizualny rozmiar, natomiast nie zwiększamy wzajemnych proporcji, nie zwiększamy pojemności informacyjnej. W momencie, kiedy pracujemy na mapie interaktywnej, to przybliżanie czy oddalanie chociażby widoku satelitarnego czy widoku mapy pozwala nam postrzegać rzeczywistość na różnym poziomie szczegółowości, na różnej skali, na jednej aplikacji, na jednej mapie internetowej możemy zgromadzić ze sobą mapy, które pokazują przestrzeń w detalach obrazujących pojedyncze budynki, pojedyncze zabudowania, pojedyncze elementy. Możemy nawet oczywiście schodzić tutaj dalej do poziomu pokoju w budynku. Nie ma tak naprawdę dolnej granicy, która by nas w jakikolwiek sposób ograniczała. Jednocześnie musimy pamiętać też o tym, że mamy tą możliwość oddalania się, tą możliwość upraszczania rysunku rzeczywistości i informacja, którą chcemy w ten sposób pokazać, podlega ogromnej kompresji. Kompresja informacji na mapie przebiega zgodnie z kwadratem skali, kompresja powierzchni, którą dysponujemy na mapie, przebiega zgodnie z kwadratem skali. Jak opracowywać mapy interaktywne tak, żeby one nie kłóciły się z podstawowym założeniem generalizacji kartograficznej, żeby pokazywały nam tą rzeczywistość w taki sposób, żebyśmy mogli rozróżnić wszystkie elementy, które na mapie są przedstawione, a jednocześnie, żebyśmy też nie gubili poprzez ogrom szczegółów, nie gubili generalnego wyglądu, nie gubili istoty rzeczy. Jest to jednym z dosyć ważnych przedsięwzięć, dosyć ważnych zagadnień, które w naszym przypadku, w przypadku mapy akcji Reinhardt,
zostało rozwiązane poprzez stosowanie, czy generalnie w systemie historycznego GIS-u Lublina, zostało rozwiązane poprzez stosowanie ciągów skalowych, które obrazują historyczną rzeczywistość na bazie różnych materiałów kartograficznych, na bazie materiałów kartograficznych opracowanych w różnych skalach. Niestety z tego tytułu też mamy do czynienia z koniecznością pewnych kompromisów wynikających z zestawiania ze sobą materiałów kartograficznych opracowanych w różnym czasie. Poddajemy się temu kompromisowi właśnie po to, żeby poprzez generalizację szczegółów nie tracić ogólnego oglądu dla istoty rzeczy. Drugim wyzwaniem przedstawienia elementów na mapie interaktywnej jest zaprojektowanie elementów, które będą stanowiły element tej interakcji. Zaprojektowanie obiektów powierzchniowych, liniowych, punktowych, zaprojektowanie sygnatur, ikonografii, które będą w pewnym sensie przewodnikiem dla użytkownika i będą wskazywały mu: użytkowniku, zobacz, tu jest coś ciekawego, tu jest coś ważnego, tu możesz kliknąć, tu możesz się dowiedzieć czegoś więcej. Jak zmanipulować użytkownika, jak zwrócić jego uwagę na poszczególne elementy, tutaj znów percepcja i metodyka kartograficzna przychodzi nam w sukurs i pozwala pewne techniki wizualne zastosować do tego, żeby kierować użytkownika na elementy, które chcemy dla niego wyeksponować, a odwracać jego uwagę od elementów, które no, może nie są idealnie dopracowane, a może też nie są istotne dla tematyki naszego przedstawienia. Dobrze zaprojektowana mapa, dobrze zaprojektowany system znaków kartograficznych to taki, w których mapa czyta się sama, to taki, w których nie potrzebujemy bardzo szczegółowej interpretacji legendy do tego, żeby poznać, co widzimy na danej mapie, i to taka, na której pierwszy ogląd zastosowanych symboli będzie dla nas wystarczający przynajmniej do pobieżnego zorientowania się w tym, co na danej mapie widzimy. Mapa jest językiem symboli, podlega prawom semiotyki, natomiast no, to też jest dla nas ważne, w jaki sposób my skomponujemy przekaz. Jeżeli mamy opowiadać ładnie, to musimy też pamiętać o tym, żeby opowiadać w sposób zrozumiały, żeby używać słów, żeby używać zwrotów, żeby używać składni, która będzie zrozumiała dla naszego słuchacza czy dla naszego użytkownika, i z mapą de facto jest tak samo. Przy opracowaniu tej mapy, przy dzisiejszych wystąpieniach wielokrotnie padła kwestia tego, że samo opracowanie jest jakby, opracowanie mapy akcji Reinhardt jest pełną kontynuacją działań wykonywanych przez Ośrodek Brama Grodzka już od wielu lat. My w roku 2018 podjęliśmy współpracę dotyczącą opracowania mapy Lublina, podpisywane jako mapa Lublina z roku 1928, choć de facto to jest to mapa w skali geodezyjnej opracowana w układzie lokalnym 1928, ale mapa, która podlegała bieżącej aktualizacji, jak to w praktyce geodezyjnej bywa w zwyczaju, podlegająca bieżącej aktualizacji do lat 40. Opracowanie tej mapy złożonej z ponad, jak możecie tutaj Państwo zobaczyć, z ponad setki oddzielnych arkuszy, było dosyć trudnym, dosyć żmudnym wyzwaniem badawczym, nawet przy użyciu współczesnych technik. Konieczność odszukania pewnych elementów przestrzeni korespondujących z tą przestrzenią historyczną, no było dosyć trudnym zadaniem. Tu szczególnie trudnym zadaniem było oczywiście opracowanie dzielnicy Podzamcza, w której tak naprawdę bardzo niewiele elementów się zachowało, i to dopasowanie nawet tego znakomitej jakości, bardzo dokładnego, szczegółowego materiału kartograficznego do dzisiejszej przestrzeni było dosyć trudnym zadaniem. Podobnie ma się sprawa z elementami związanymi już bezpośrednio z akcją Reinhardt, z elementami związanymi z planami szczegółowymi obozu na Majdanku, planami obozów na Flugplatzu czy obozu DAW przy ulicy Lipowej. Wszystkich tych miejsc szczegółowych, które były przedstawiane już przez Jacka Jeremicza.
ona też jest w pewnym sensie wyzwaniem, ponieważ no, my musimy wpasować plan, czyli de facto jakąś wizję bądź jakąś koncepcję opracowania danej rzeczywistości w istniejący dokument. Plan, o czym zresztą wspomniał już dr Tarkowski, plan nie zawsze jest inwentaryzacją tego, co widzimy w rzeczywistości. Czasem jest to właśnie plan, czyli pewien pomysł, pewna wizja, a te wizje z czasem zmieniają się i różnią się od siebie. Możemy tutaj zobaczyć, jaki był plan generalny budowy obozu na Majdanku, a ile z tego obozu faktycznie zrealizowano. Kiedy zaczniemy zagłębiać się w szczegóły, chociażby dostępne na planach obozu, które są zgromadzone w Archiwum Głównym Akt Dawnych, i konfrontować je z innymi materiałami, ze zdjęciami lotniczymi, z dzisiejszą przestrzenią, okazuje się, że mamy tutaj wiele nieścisłości, wiele przesunięć, które mogą powodować, że tak naprawdę cały blok zabudowy zostanie przesunięty o kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów. Na szczęście dzisiejsze techniki cyfrowe umożliwiają nam wykonywanie takich przesunięć, wycinanie pewnych fragmentów planu, przesuwanie ich, zestawianie ze sobą. Jest to proces żmudny, jest to proces trudny, jest to proces narażony na popełnienie pewnego rodzaju dalszych nieścisłości czy błędów, ale jest to też proces pewnego modelowania i dopóki nie wymodelujemy pewnych elementów rzeczywistości, to nie dowiemy się tego, że one były złe albo były nie do końca ścisłe. Dopiero tak naprawdę ten bezpośredni model, to opracowanie i konfrontacja z przestrzenią wszystkich dokumentów, które są dla nas dostępne, dają nam jako taką pewność, że rzeczywiście faktycznie tak było. Pewnym pozytywnym wyjątkiem w tym zakresie są zdjęcia lotnicze, które dokumentują rzeczywistość w sposób obiektywny, nie podlegają celowym zniekształceniom człowieka, nie podlegają cenzurze, nie podlegają uproszczeniom wynikającym z procesu myślowego, który kartograf, czy rysownik planu, czy osoba wykonująca pomiar dokonuje, natomiast no, trzeba pamiętać też o tym, że zdjęcia cechują się innego rodzaju zniekształceniami. Są to zniekształcenia techniczne wynikające chociażby z jakości zastosowanego obiektywu, z techniki wykonania zdjęcia, z warunków atmosferycznych, które w trakcie tego zdjęcia były, czy w momencie, kiedy to zdjęcie były wykonywane. Więc zdjęcia też nie są materiałem idealnym, choć zdecydowanie lepszym. Trzeba też pamiętać, że żeby zdjęcie lotnicze dobrze dopasować do dzisiejszej rzeczywistości, to musimy mieć wiele materiałów referencyjnych, które umożliwią nam oznaczenie tych konkretnych punktów, które się nie zmieniły. Zdjęcie lotnicze, choć nominalnie nie ma swojej skali, ma skalę wyrażoną w stopniu szczegółowości elementów, które na tym zdjęciu są przedstawione. I tak samo jak mapa, zdjęcie lotnicze będzie podlegało pewnym ograniczeniom wynikającym z możliwości percepcji najmniejszych szczegółów, które na zdjęciu są dostępne. Tu może tak dla ubogacenia tej narracji kilka planów, z którymi ja miałem do czynienia i sytuacji, które z mojej perspektywy były trudne do opanowania jako kartografa. Mianowicie chociażby te plany flugplacu zgromadzone w Archiwum Państwowym w Lublinie, wykonane w różnym czasie, datowane w różny sposób, pokazują odmienną sytuację. Te elementy, które tutaj znajdujemy, są poprzesuwane w stosunku do siebie, są poprzemieszczane i tak naprawdę do końca nie wiemy, jak to faktycznie było. Konfrontacja z materiałem lotniczym wykonanym w roku 1944, czyli de facto późniejszym, no pozwala nam lepiej umiejscowić te same obiekty, które się powtarzają, natomiast nie daje nam gwarancji, że jakieś zmiany w tym czasie nie zostały wykonane. Kilka planów przykładowych, które zostały już przedstawiane na mapie interaktywnej. I tu pojawia się pytanie, co można zrobić dalej, gdzie można pójść dalej, pracując w GIS-ie historycznym, w geoinformacji historycznej, mapując historyczną rzeczywistość i przedstawiając ją w postaci baz danych, w postaci produktów interaktywnych, w postaci kolekcji fotografii.
dróg rozwoju jest naprawdę bardzo dużo. Pierwszy zasadniczy wymiar to możliwość rozszerzania przestrzennego. Opracowany przez nas plan interaktywny ma swój ograniczony zasięg. Ten zasięg jest ograniczony tutaj dwoma arkuszami mapy topograficznej Wojskowego Instytutu Geograficznego w skali 1 do 100 tysięcy. Natomiast oczywiście no, już w trakcie tworzenia tego planu, w trakcie przygotowywania obecnej prezentacji pojawiła się konieczność pokazywania obiektów, które znajdują się daleko poza granicami administracyjnymi Lublina, a także nawet obiektów, które znajdują się poza granicami planu archiwalnego, który został przez nas wykorzystany. Więc ta możliwość rozszerzania zakresu opracowania w przestrzeni oczywiście jest tutaj jak najbardziej zasadna i jak najbardziej dostępna. Ona oczywiście będzie wiązała się również z tym, czy posiadamy materiały na odpowiednim poziomie szczegółowości, które pozwolą nam przeskalować sposób spojrzenia na rzeczywistość wykraczający poza zasięg miasta Lublina i poza jego najbliższą okolicę. Drugim sposobem rozwijania baz danych, rozwijania map interaktywnych jest właśnie uzupełnianie wszelkiego rodzaju nieścisłości, jest wprowadzanie poprawek. To, czego zrobienie na mapie papierowej było praktycznie niemożliwe albo bardzo trudne, mianowicie wydrapywanie jakichś elementów treści żyletką i nanoszenie ich w to samo miejsce innych treści, dzisiaj przy użyciu technik cyfrowych, przy użyciu narzędzi cyfrowych jest dużo bardziej dostępne, jest dużo bardziej proste. Przykłady pokazane wcześniej, przykłady szczegółowe elementów związanych z akcją Reinhardt, chociażby plan aranżacji Wieniawy, chociażby plan kąpieliska, basenu otwartego, który znajdował się w Dolinie Czechówki, plan podzamcza, plany obozów pracy, obozu koncentracyjnego pokazują nam, że możemy pewne treści pochodzące z innych materiałów kartograficznych w pewnym sensie wprasować w już istniejącą strukturę, dzięki temu aktualizując ją do pewnego okresu historycznego, unowocześniając ją czy likwidując ustalenia, które okazały się w jakiś sposób błędne. Ostatnim wymiarem, i to wymiarem, który jest chyba najtrudniejszy z tej perspektywy, jest stworzenie pewnej głębi czasowej, pokazującej pewne zjawiska, pokazujące pewne fakty w ujęciu chronologicznym, pokazujące w jaki sposób zmieniała się przestrzeń. Dzisiaj możemy to opracowywać poprzez robienie serii map, które pokazują nam pewien przekrojowy stan i dają wyobrażenie o rozwoju tej przestrzeni, o ewolucji, która następowała. Natomiast no, staramy się rozwijać też technologię, która będzie pozwalała nam pokazywać to w sposób interaktywny, która będzie pozwalała nam przesuwać suwak po osi czasu i zmieniać treść mapy w zależności od tego, jakiego tematu będzie ona dotyczyła i jakiego okresu będzie ona dotyczyła. Są to oczywiście prace pilotażowe, prace początkowe, prace, które znajdują uznanie w publikacjach naukowych, także na arenie międzynarodowej. Poczynię tutaj odrobinę prywaty, przyznając się, że wspólnie z zespołem GIS-u historycznego popełniliśmy już jedną skuteczną publikację w czasopismach najwyższej rangi międzynarodowej z zakresu dziedzictwa kulturowego, a planujemy, czy jesteśmy w trakcie prac nad kolejnymi i planujemy oczywiście następne. Tym drugim elementem prywaty jest to, że koncepcje, które przedstawiamy, ten nowatorski element, o którym z kolei opowiadał Tadeusz, znalazł uznanie między innymi w Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej i produkt cyfrowy, jakim jest historyczny geoportal Lublina, będzie w tym roku reprezentował Polskę na wystawie kartograficznej Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej. Kierunki rozwoju, możliwości rozwoju są tak naprawdę w tym momencie ograniczone naszą wyobraźnią.
Oczywiście zasoby finansowe czy środki, którymi dysponujemy, też są w jakiś sposób ograniczone, ogranicza nas czas. Natomiast ta wyobraźnia i spotykanie się w gronie ludzi pasjonujących się historią miasta, pasjonujących się historią społeczności żyjącej na naszym terenie, pasjonującej się dziejami i posiadającej wiedzę specjalistyczną z różnych zakresów i konfrontowanie tej wiedzy specjalistycznej właśnie za pomocą map jest niesamowitą przygodą i niesamowitym źródłem satysfakcji dla mnie. Mam nadzieję, że również dla Państwa. Dziękuję bardzo.